Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Kronik Myrtany. Zwiedziliśmy w poprzednim odcinku troszkę wioskę Silbach. Zaczęliśmy poznawać ludzi i zaczynamy właśnie wykonywać pierwsze nasze zadania. I myślę, że właśnie w tym odcinku zajmiemy się tym, co poprzednio mówili w poszukiwaniu azylu, czyli chodzi właśnie o to, żeby dotrzeć do chaty Kurta. Do Kurta i ona gdzieś właśnie powinna być. Gdzieś za karczmą, czyli mniej więcej właśnie tutaj. Tutaj widzę, że jest kilka chat, więc pewnie gdzieś tutaj powinna ona być. I właśnie tak jak się nam rzucą jakieś rzeczy do zbierania, to naprawdę trzeba to zbierać, bo myślę, że to będzie na pewno potrzebne. Tak samo jak te małe szczurki będą, to też pasowałoby to sobie powybijać te szczurki. Przy okazji od razu czy tam jakieś chrząszcze, bo to też jest eksp naprawdę i wybijając już kilkanaście na pewno tych szczurów, jak nie, może już ponad 20 wleciało, to naprawdę expa jest za to, łącząc oczywiście sobie tak wszystkie szczury wybite. Jest jakaś kolejna nowa roślina, zębate ziele. Znaczy nowa, mówię, w naszym ekwipunku. A nie, zebraliśmy już to, czyli okej. Okay. I tutaj powinniśmy tego Kurta znaleźć, dobrze mówię? Tak. Kurta. Zobaczymy. Jest Kurt. Czego tu myszkujesz? Wara od mojej chaty! Pewnie szukasz czegoś, co można zwędzić i opylić na gorzałe, co? Ja znam takich jak ty. Nie poznajesz mnie? Bo ja ciebie tak. Jestem Marvin. Brat Jorna. Twój bratanek. Skąd ty? O cholera! Niech cię kretoszczur popieści, Marvin! Jak tam staruszek się trzyma? To temat na dłuższą rozmowę. W takim razie pogadamy o tym kiedy indziej. A Jorn? Pewnie już dawno przerósł Gerta. Przybyliśmy razem na wyspę, ale został w karczmie u Wiktora. Nie za dobrze się czuje. A co z nim? W drodze do Silbach urządził go krwiopijca. I właśnie w tej sprawie cię szukałem. Niedobrze. Te skurczybyki potrafią zaleźć za skórę nawet największym twardzielom. Nie traćmy już więcej czasu i chodźmy porozmawiać z Jornem. A więc dobra, myślę, że powinniśmy troszkę jednak muzykę ściszyć o 2, a to podgłosić o 2. I powinno być lepiej, bo ciężko jakoś mi dostosować tą muzykę i efekty, to znaczy głos, bo czasami jak ta muzyka tak daje po uszach, to znaczy czasami jest tak, są takie momenty, gdzie jest dość głośna. I tych nie głosów tak nie bardzo słyszeć. Żeby wszystkie kości mi się zastały i żebym udusił się na tym strychu, musiałem na chwilę zejść się przewietrzyć. Dawno cię nie widziałem, wuju. Ja ciebie również. Kiedy to było? Jedyne co pamiętam to to, że gdy ostatnio cię u nas widziałem, byłeś o głowę niższy. Ha, no i miałeś na niej trochę więcej włosów. Wybacz, że zjawiamy się tutaj tak niespodziewani i nagle prosimy o pomoc. Spokojnie, chłopcze, jesteśmy rodziną. Sam Adanos uczył nas, że rodzina to rzecz najważniejsza. Niezależnie od wszystkiego, co by się z nią działo. Opowiadajcie lepiej, co tam u was na Londram. Jak czuje się staruszek? Pewnie nie chciał porzucić tej cholernej kuźni. Cholera. Mieliśmy swoje spory i nieporozumienia, ale to był dobry człowiek. Starał się jak mógł zarobić na życie i wychować was na dobrych chłopaków. Niech Adanos pozwoli zaznać mu spokoju. Patrząc po waszych minach, domyślam się, że pewnie wolelibyście o tym nie rozmawiać. Najpierw wasza matka, teraz ojciec. Doprawdy przyszło nam żyć w niedobrych czasach. A jeszcze te wszystkie pogłoski o nadchodzących orkach. To nie pogłoski. Orkowie naprawdę zbliżają się do Londram. To właśnie dlatego zdecydowaliśmy się uciekać z wyspy. Jesteś pewny? U nas we wiosce wiele osób mówi, że orkowie to wymysł Myrtańczyków, którzy próbują w ten sposób strachem utrzymać swoją władzę. Ale nie rozmawiajmy już o tych wszystkich ponurych rzeczach. Dotarliście do Archolos w jednym kawałku. Możecie teraz zostawić przeszłość za sobą i zacząć tu nowe życie.
Z pewnością chcecie udać się do miasta. Tam to dopiero można zrobić. Wyruszenie do miasta było naszym planem. Ale jak pewnie możesz zauważyć, jestem w aktualnym stanie jedynie kulą u nogi Marvina. W takim razie musimy zdobyć coś, co pomoże ci z tym paskudnym urządzeniem. Naprawdę, nie wiem, czy jest taka potrzeba. Powoli czuję się coraz lepiej. Daj spokój, Jorn. Znam maga wody, który mieszka tutaj w Silbach. Ostatnio nawet pomogłem mu z jedną sprawą. Na co dzień nie uprawia już alchemii, ale z pewnością wymyśli coś na twoją ranę. Marvin, może pobiegniesz do niego i poprosisz o coś na ranę brata? Ja tymczasem porozmawiam sobie jeszcze z Jornem i pomogę mu wejść po tych krzywych schodach w karczmie. Jasna sprawa. Do zobaczenia. Dobra, porozmawialiśmy sobie z Kurtem, z naszym wujaszkiem. Wujaszek nas rozdzielał i spotkanie po latach, dostaliśmy zadanie, spotkanie po latach, które właśnie chyba zaliczy się wtedy, kiedy właśnie pomożemy naszemu bratu, tak mi się wydaje. Czyli musimy teraz poszukać maga wody i szczerze, być może nam coś mówił, gdzie on mniej więcej chociażby nawet się znajduje, ale nie mam pojęcia, tylko że mam jeden trop. Mam jeden trop, bo ostatnio w poprzednim odcinku, jak sobie biegaliśmy po wiosce i ją troszkę poznawaliśmy, to znalazłem taką właśnie chatkę, która jest właśnie tutaj i być może w niej będzie ten mag wody, bo tutaj jest jakaś właśnie tabliczka taka, jakby to był alchemik. Dokładnie tak. Szata widzę, maga wody, czyli rozmawiajmy z nim. Hej! Kim jesteś? Kimś, kogo nużą już te stale powtarzające się pytania. Czy wy, młodzi, nie macie czegoś lepszego do roboty od ciągłego zawracania mi głowy? Lokwar to, lokwar tamto, lokwar kim jesteś, lokwar boli mnie palec, lokwar mam sraczkę, mam już tego serdecznie dość. Przychodzę po lekarstwo dla mojego brata. Mówiłem już przynajmniej ze 100 razy. Nie będę zajmował się ranami każdego farmera. Dość już się naważyłem eliksirów. Przysłał mnie Kurt. Podobno jesteś mu winny przysługę. Ach, Kurt, znowu czegoś chce. Raz mi pomógł i teraz chyba do końca życia będzie mnie męczył z tymi przysługami. Dobrze, mów, czego dokładnie potrzebujesz. Mój brat został ukąszony przez krwiopijcę. Możesz mu jakoś pomóc? Tak jak mówiłem, nie mam zamiaru przygotowywać żadnych eliksirów. Jeśli jednak nie dam ci niczego, to pewnie Kurt znowu będzie nachodził mnie każdego dnia. Zastanówmy się. Mogę przygotować dla twojego brata specjalny opatrunek ziołowy. Większość urządzeń krwiopijców nie jest groźna, ale bardzo ważne jest to, by ich nie rozdrapywać. W przeciwnym wypadku rana będzie coraz groźniejsza. Będę potrzebował do tego kilku świeżych roślin. Sporządzę ci listę wszystkich potrzebnych składników. Zapytaj Riordiana. Może pomoże ci je znaleźć i rozpoznać. Kim jest Riordian? To młody nowicjusz. Właśnie odbywa swoją pielgrzymkę i niedawno przybył do Silbach. Ma posprzątać pobliską kapliczkę. Będzie najbezpieczniej, jeśli pójdziecie razem. Pewnie kręci się teraz gdzieś na cmentarzu. Znasz się na ziołach? A myślałem, że to ja mam problemy z oczami na stare lata. Widziałeś ten ogród koło domu? Widzisz te wszystkie menzurki na półkach? No... No to znasz już odpowiedź. Naprawdę pytasz mnie, czy znam się na zielarstwie? Chłopcze, ja zęby zjadłem na tej sztuce. No tak, po co pytałem, to było takie oczywiste. Każdy mag, do jakiego kręgu by nie należał, przynajmniej w pewnym stopniu musi wiedzieć, co go zabije, a co wzmocni. Ważenie i korzystanie z mikstur podczas tworzenia i rzucania zaklęć to podstawa. Naprawdę potrafisz czarować? Jeśli pytasz o to, czy potrafię wyczarować pląsającego goblina z garncem złota, to nie masz na co liczyć. Ale czasami przyzwę sobie wietrzyk, żeby mi szybciej pranie wyschło. Czym właściwie jest magia?
Mógłbym odpowiedzieć ci na to pytanie, ale... Ale? Ale jestem zmęczony. A ty na moje oko i tak nic z tego nie zrozumiesz. Okej. Czyli wszystkiego się dowiedzieliśmy. I teraz musimy się udać do Riordiana, oczywiście też znajome nam imię, który jest gdzieś w pobliżu cmentarza. Okej, czyli on tutaj sobie siedzi. Ale ładna jest ta szata nowicjusza. To znaczy pewnie to jest kolor zmieniony z czerwonego na niebieski. Może jakieś tam drobne szczegóły pozmieniane, ale ładnie to wygląda, naprawdę. Hej. Ty jesteś Riordian, tak? Witaj, podróżniku. W czym mogę ci pomóc? Lokwar powiedział, że możemy razem wyruszyć do lasu. Mam tam odnaleźć zioła z tej listy. Faktycznie. Nie powinno być problemu ze znalezieniem tych roślin w okolicy. Właściwie to bardzo dobrze się złożyło. Miałem dziś uprzątnąć pobliski posąg Adanosa i złożyć na nim ofiarę. Możesz mi potowarzyszyć, na pewno znajdziemy po drodze wszystko, czego potrzebujesz. Okej, ale czy my mamy tą listę? Mamy. Sprawdźmy sobie 5 roślin leczniczych, jeden starty korzeń leczniczy. 2 wschodnie fiołki. Okej, no. Mam nadzieję, że my sobie to znajdziemy na spokojnie podczas tego, jak będziemy tam biec. Ej, ty. Czyli chyba ruszamy. Ruszajmy. Chodź ze mną i rozglądaj się za roślinami. Nie oddalaj się też zbytnio. Lasy wokół Silbach potrafią być bardzo niebezpieczne. No i teraz pierwszy raz będziemy wychodzić za bramę. Za dnia. Więc zobaczymy, jak to też będzie wyglądało. Widzę, że też nawet tą bramą wychodzimy, czyli inaczej jakby, bo poprzednio właśnie wychodziliśmy, to znaczy jak wchodziliśmy, to całkiem inną bramą, z tego co pamiętam. Zapiszmy sobie pierwszy raz. Już to będzie 3 odcinek. Widzę, że się ten odwrócił do nas. Tak myślałem. Jesteś tu nowy? Chyba cię tu wcześniej nie widziałem. Nazywam się Marvin i niedawno przybyłem na wyspę. Jestem Folkart. Swoją drogą wybrałeś kiepski moment na podróże. Zdążyłem się już o tym przekonać, ale nie miałem dużego wyboru. Uciekasz przed wojną? Zgadłeś. Jak większość przybyszów ostatnio, ale wcale wam się nie dziwię. Nastały niespokojne czasy i nie każdy ma ochotę ginąć za króla. Okej, porozmawiamy sobie z nim później. Się, czy nie wolałbyś posługiwać się jakimś porządnym orężem, zamiast igiełkami, którymi nawet skóry topielca nie przebijesz? Gwarantuję, że za lekcję nie wezmę więcej od Paulusa, a jak za naukę posługiwania się ciężką bronią, to naprawdę mało. Fajnie, czyli on nas może uczyć broni, miecza jednoręcznego i pewnie też dwuręcznej. Będzie nas chciał uczyć broni, tak mi się wydaje, to znaczy. I to sobie później sprawdzimy i też sobie później porozmawiamy z nim więcej. Tylko teraz zajmijmy się tym, widzę, że jakiś tam myśliwy po prawej stronie, zajmijmy się tym najpierw. Łe, on sobie czarami czaruje tutaj, więc na spokojnie. On za nas pewnie zrobi całą robotę. To znaczy całą robotę. Chodzi o to, żeby właśnie on nam tutaj wyczyścił to wszystko. A my sobie będziemy później właśnie chodzili tutaj i zbierali te zioła, które nam są potrzebne właśnie do... na ten lek. O, jest jeden wschodni fiołek, czyli jeszcze jeden nam zostanie. Jeszcze później będziemy musieli zerknąć na tą... No co ty, Riordian? No, teraz ta. Ale biegnie drugi dzik. Jakiś młody chyba też, tak? Dobrze, jesteśmy na miejscu. Ja zajmę się kapliczką, a ty rozejrzyj się po okolicy. O, chwileczkę. Zobacz, to korzeń z twojej listy. Sprytnie się schował. No, i weź jeszcze to. Powinno ci to ułatwić poszukiwania. Te zaklęcie nie tylko pozwala przyciągać przedmioty, ale również nakierowuje twoją dłoń w ich kierunku. Przyda się do odnalezienia wschodnich fiołków. Naprawdę lubią się ukrywać. Pamiętaj, nie oddalaj się zbytnio ode mnie. W tych lasach żyje wiele niebezpiecznych stworzeń. Okej, czyli... Dostaliśmy telekinezę, nawet fajnie.
Tak, to był młody dzik, jakiś wschodni fiołek. Mamy już drugi. Czy my tylko dwa potrzebowaliśmy, czy jednak więcej? Jeden starty korzeń leczniczy, to on nam dał dwa wschodnie fiołki, czyli pięć roślin leczniczych teraz, a mamy ich cztery. Czyli na momencie pewnie sobie to zaraz znajdziemy trzeci wschodni fiołek. Ale tak myślę, żeby sobie bardziej się tutaj rozejrzeć. Tutaj gdzie oczywiście są... O, jest piąta roślina. I nawet nowy wpis mamy od razu. Bardziej się rozejrzeć tutaj właśnie po okolicy, jak już tutaj jest to wyczyszczone. Tak przy okazji. Żeby właśnie mieć więcej rzeczy w razie czego w ekwipunku. Bo może będzie tak, że będziemy potrzebowali jakieś inne rzeczy do czegoś innego. Jakieś rośliny i tak dalej. I fajnie by było właśnie to mieć. Ale oczywiście też trzymajmy się tego, czy my możemy to? Co my z tym możemy zrobić? Okej. Może będziemy mogli to porąbać? Jakieś drewno dostać z tego i później to, nie wiem, sprzedać? Ciekawe. Będziemy to musieli sprawdzić. Ognista pokrzywa. Tam dalej raczej nie będziemy wyżej wchodzić. Ogólnie gdzieś słyszałem ścierwojada, pewnie... Pewnie tam właśnie wyżej. On się tam modli, czy co on tam robi, czyści tą kapliczkę. Zaraz myślę, że możemy do niego wrócić, bo widzę, że tutaj i tak większość mamy chyba ogarniętą. Tam widzę jakiś most. Oczywiście tak jak właśnie mówił, nie? Nie będziemy się tak oddalać. Tam widzę wilk też na górze chodzi. Później to wszystko będziemy poznawać, te tereny i tak dalej. Przy okazji też poekspiliśmy trochę. Chyba to wszystko, tak mi się wydaje. Czy coś tutaj jeszcze jest? Esencja many. Roślina lecznicza. Bo wiecie, czasami takie właśnie fajne rzeczy potrafią być ukryte. Jak na przykład... Posąga do nosa. Jak na przykład za posągami takimi mogą być. No ale tutaj akurat nie może być tak zrobione. Hej, ty! Bo jest całkiem przy ścianie. Okej, jeszcze w sumie możemy porozmawiać na inne tematy z nim chyba. Chciałem cię jeszcze o coś zapytać. Śmiało, pytaj. Czy też mógłbym zostać nowicjuszem? Zostanie nowicjuszem wiąże się z wieloma poświęceniami. Przede wszystkim musisz porzucić cały swój doczesny majątek. Połowę należy rozdać ubogim, a drugą przekazać do skarbca klasztornego. Musisz także opuścić swoje ojczyste strony i zerwać kontakt z najbliższą rodziną. Mag wody nie powinien służyć tam, skąd pochodzi. Na sam koniec trzeba też pamiętać, że nabór otwierany jest tylko raz do roku, a sam okres nowicjatu trwa co najmniej 5 lat. Ciężkie te wymagania mają, ale może się opłaca. Czy na wyspie żyje więcej nowicjuszy i magów? Oczywiście. Archolos to jedno z najważniejszych miejsc dla naszego zakonu. Na wschód od głównej części wyspy znajduje się nasz klasztor, gdzie na co dzień mieszkają najważniejsi magowie wody oraz wszyscy nowicjusze. To właśnie tam pobieram nauki. Obecnie jestem tutaj, by zdobyć trochę doświadczenia w terenie, jak to się ładnie określa. Czyli nie ma sposobu, bym mógł praktykować magię? Spokojnie, aż tak źle nie jest. Chociaż bywa to kosztowne, to niezależnie od twojego stanu wiedzy, możesz korzystać z magicznych zwojów, takich jak na przykład ten. Oczywiście niektóre potężniejsze zaklęcia będą wymagać od ciebie rozszerzenia swoich zdolności magicznych. Ale każdy człowiek ma w sobie potencjał, by je rozwijać. Lepszy lub gorszy. Możliwym jest nawet poznanie wiedzy o kręgach magicznych bez nauku magów wody czy ognia, ale do tego potrzebne są już odpowiednie księgi i sporo cierpliwości. Wielu magów uważa jednak, że magia runiczna powinna być tajemnicą klasztorów i zabrania nauk z tych ksiąg, co czyni je bardzo trudnymi do zdobycia. Nowy wpis w dzienniku i nawet dostaliśmy za freeloadową strzałę. Skoro tak interesuje cię magia, to miałbym dla ciebie pewną propozycję. Otrzymałem przydział pracy, którą muszę wykonać jeszcze podczas mojej podróży po wyspie. Może zechciałbyś mi z tym pomóc? W ramach nagrody mógłbym podarować ci zwój lub dwa. Spotkajmy się na cmentarzu w Silbach, gdy już uwinę się ze wszystkimi sprawami tutaj. Okej, raczej... Będziemy mu chcieli pomóc i powiedział, że nawet jakieś zwoje dostaniemy i też pewnie może jakieś doświadczenie, więc na pewno będziemy na to chętni. No i poopowiadał nam naprawdę o tym, jak tutaj magia mniej więcej wygląda, czyli fajnie. O co chodzi z tymi kapliczkami? To miejsce szczególnej obecności Adanosa. Modląc się przy nich, możesz uspokoić umysł i zregenerować swoją siłę magiczną.
Oczywiście, jeśli poświęcisz na szczerą modlitwę więcej czasu, to możesz liczyć na jeszcze więcej długotrwałych łask. W przeciwieństwie do Innosa, nie musisz nawet składać żadnych ofiar ze złota. Wystarczy żarliwa modlitwa. Mam już wszystkie potrzebne rośliny. Szybko ci poszło. Kto by pomyślał, że masz taki talent do zbierania ziół? Mi jeszcze trochę zajmie uprzątnięcie tej kapliczki i odprawienie modlitw. Nie czekaj na mnie. Zanieś zioła do Lokfara. Zobaczymy się już we wiosce. Okej, czyli wracamy sami. Riordiana zdążyliśmy już poznać właśnie. I okazuje się, że naprawdę jest w porządku, jak naprawdę większość tutaj osób, które właśnie jak na razie poznaliśmy w wiosce. I fajnie, lubię takie klimaty. Tym bardziej właśnie jak są tacy przyjaźni bardzo do nas nastawieni. O, mały kończ obmentów kolejny. Z tym będę właśnie chciał sobie jeszcze porozmawiać. Bo on też mówi, że... o mieczu. Chyba chodziło mu o sam trening, bo miałem wrażenie, że jednak mógłby nam zaproponować... jakiś ochroniarz? Mógłby nam zaproponować... handel jakiś, takie miałem wrażenie, ale jednak nie. I to okej, wracamy do tego maga, czyli ten odcinek będzie właśnie poświęcony na lek, na zdobycie leku dla właśnie Jorna, dla naszego braciszka. I tak to właśnie wygląda. Hej. Oto zebrane rośliny. Powinny być wciąż świeże. To już samo cenię. A teraz odejdź. Potrzebuję chwili spokoju, by się tym zająć. Wróć za kilka godzin. Okej, wrócimy za kilka godzin. Spotkanie po latach. Nowy wpis. Już miałem sam sprawdzić, co z tobą i Lokfarem. Dostałeś coś na rany Jorna? Zanim poszedł się zdrzemnąć, mówił, że czuje się już lepiej. Ale podobno swędzenie jest bardzo uciążliwe. Opatrunek będzie gotowy dopiero za kilka godzin. W takim razie mamy chwilę, by usiąść sobie nad naszą spokojną rzeką i złowić kilka soczystych ryb. Podejrzewam, że do tej pory nikt was jeszcze tego nie nauczył. Chyba nigdy nie było okazji. I akurat teraz się pojawiła. Zobaczysz, czym zajmuje się twój wujek i pogadamy sobie trochę o tym wszystkim, co się wydarzyło. Chodź, znam miejsce, gdzie dobrze biorą. O, będzie łowienie ryb z wujaszkiem. No dobra, w tym czasie właśnie, gdzie on będzie... kiedy on będzie właśnie przygotowywał lek dla Jorna, połowimy sobie ryby. W sumie może nawet to będzie przydatne. Ale zobaczymy, zobaczymy. I właśnie tam u tego... kurde, zapomniałem imienia już. U tego maga, który nam robi lek. Możemy też handlować, więc będziemy mogli sobie właśnie sprawdzić, czy jakieś rzeczy później będziemy mogli posprzedawać. I coś za te złoto kupić w końcu, bo być może właśnie nam będzie niedługo potrzebna jakaś lepsza broń, takie mam wrażenie. Jesteśmy na miejscu. Rzeka ma tutaj idealną głębokość i ryby praktycznie same wpadają na wędkę. Trzymaj i sam spróbuj. Jorn zdążył mi opowiedzieć o twojej sprzeczce z ojcem i o tym, co wydarzyło się później. Doskonale cię rozumiem. Sam bym postąpił pewnie tak samo. Twój ojciec miał te swoje... problemy. Szkoda, że nie udało mu się wygrać z tym paskudnym nałogiem. Popełniłem błędy tam na Londram. Całkiem sporo. Ale jestem teraz tutaj, na Archolos. Chcę tu zacząć wszystko od nowa. Zapomnieć o przeszłości. Doskonale to rozumiem. Ciężko pomyśleć o lepszym miejscu na nowy początek niż Archolos. Gdy cały świat wariuje, Archolos dalej pozostaje stolicą handlu i kultury. Myślałeś może, czym byś się chciał zajmować tutaj na wyspie? O kurde. Uszczuplę mieszki bogaczy z miasta. Plus 5 zręczności. Będę silniejszy niż byłem na Londram. Plus 5 siła. Nauczę się poprawnie walki mieczem 2 jednoręka i 2 dwuręka. Myślę, żeby żyć z tego, co upoluje 2 łuki i kusza. Chciałem przestać spędzać każdy wieczór w karczmie plus 20 życie. Może znajdę tutaj chwilę, by trochę poczytać. Plus 5 many. Celuję w siłę. Albo 20 życia. Bierzmy siłę, myślę.
Weźmy sobie siłę, tak myślę. Powinno być to ok. Tutaj już nikt mnie nie pobije. Będę silniejszy niż byłem na Londram. Jeszcze coś możemy wziąć? Czyli życie na przykład sobie weźmy. Przede wszystkim chciałem przestać spędzać każdy wieczór w karczmie. Ciekawe plany. Miejmy nadzieję, że uda ci się je zrealizować. Ostatnio ciągle to ja cię o coś pytam. Może ty chciałbyś się czegoś dowiedzieć? Okej, czyli mogliśmy wybrać dwie opcje. Plus siła 5 i plus 20 życia. Fajnie. Jaki był ojciec w młodości? Lepszy. Zawsze musiał być we wszystkim lepszy. Czego nie zrobiłem, to dowiadywałem się od naszego ojca, twojego dziadka, że mój brat i tak potrafi zrobić to lepiej. W kuźni szło mu naprawdę nieźle. Żołnierzem też był zdyscyplinowanym. Nawet miał zadatki na jakiegoś dowódcę, ale wtedy pojawiła się wasza matka. Może porzucił karierę, ale w końcu był naprawdę szczęśliwy. Jak rodzice się poznali? Niestety o tym nigdy mi zbyt wiele nie opowiadał. Jak pewnie słyszałeś, nie mieliśmy najlepszego kontaktu. Czy między tobą a moim ojcem była jakaś kłótnia? Miałem dość ciągłego życia w jego cieniu. Po prostu któregoś dnia zabrałem wszystko, co miałem i przybyłem tutaj, na Archolos. Minęło wiele lat, aż przypłynął tutaj mnie odwiedzić. Później nawet czasami pisywaliśmy do siebie i staraliśmy się żyć w zgodzie, ale nie powiedziałbym, że byliśmy blisko. Czym się tutaj zajmujesz? Głównie łowię ryby. Czy to tutaj w rzece, czy w mojej łódce, wypływam w rejony wybrzeża topielców. Ciężko jednak z tego wyżyć, więc czasami coś komuś dostarczę. Komuś o czymś powiem, czy przegonię szczura z chaty. Żeby osiągnąć coś na Archolos, musisz być wszechstronny i nie bać się żadnej roboty. Może sprawdzimy, co z opatrunkiem dla Jorna? Masz rację. Trochę tu posiedzieliśmy, co? Nie martw się. To, że nie udało ci się złowić żadnej ryby, nie znaczy, że nie masz do tego talentu. Nie zrażaj się. Na zachętę masz tu moje. Odwiedzę Lokwara i zapytam go o ten opatrunek. Mam do niego jeszcze pewną własną sprawę. Z tobą chciałem natomiast porozmawiać o jeszcze jednej sprawie. Gdy byłem w karczmie, słyszałem, jak miejscowi bardzo narzekali do Bastiana na resztę twoich towarzyszy. Jeśli tak dalej pójdzie, to Albin będzie zmuszony wyrzucić ich z wioski. Może porozmawiałbyś z nimi i spróbował jakoś uspokoić sytuację. Jako, że jesteś jednym z nich, to może prędzej cię wysłucha. Albin mieszka w tym wielkim domu na wzgórzu niedaleko kaplicy. Ciężko go przeoczyć. Jeśli chodzi o Jorna, to możesz być spokojny, zajmę się nim. Okej. Sporo czasu minęło, myślę, że chyba już możemy odebrać lek, chyba że on to zrobi. W sumie powiedział właśnie, że on się tym zajmie, ale to było też dziwne, że z tymi rybami. Myślałem, że nikt z nas nie złowił żadnej ryby i tak przejdźmy się w sumie do tego maga, bo chciałem to sprawdzić, no, dokładnie. Myślałem, że nikt z nas nie złowił żadnej ryby, a tam powiedział, że my tylko nie i a on złowił 5. Też śmieszne i ciekawe. Ej, ty. Dobra, czyli to mamy załatwione, czyli w sumie moglibyśmy nawet odwiedzić Jorna i zobaczyć, co tam u niego. Ten też wrócił, czyli z nim też będziemy mogli sobie później porozmawiać. Ale jak na razie poznajemy sobie coraz więcej osób i jest spoko. I poznajemy też wioskę, mniej więcej już wiem, jak się tutaj poruszać. Ale jest tutaj ludzi w tej karczmie. Fajnie, fajnie to wygląda naprawdę. Myślę, że powinniśmy właśnie pójść na górę sobie zobaczyć, co tam u Jorna, bo chyba raczej na górze siedzi. Czy on już dostał ten lek? Czy nie? Okej, czyli jednak jeszcze nie chyba. Braterska pomoc. Kurt wspomniał, że mieszkańcy wioski patrzą coraz mniej przychylnie do pozostałych uciekinierów. Poleci mi się udać do Albina i spróbować go przekonać, by się za nami wstawił. Albin rezyduje w wielkim domu obok kaplicy, to spoko, wiemy już. Sztuka pisania to od Riordiana.
Zwrócił uwagę na moje zainteresowanie magią. Powiedział, żebyśmy się spotkali na cmentarzu w wiosce, gdy już załatwimy sprawy w lesie. Podobno ma jakieś zadanie, z którym mogę mu pomóc. Nagroda obiecał mi trochę magicznych zwojów. Okej, czyli to trzeba pamiętać. Nikt nie zostaje z tyłu. Rupert powiedział mi o swoich obawach odnośnie Daryla i Maven, którzy zostali w jaskini niedaleko plaży, na której wylądowaliśmy. Aha, czyli to jest to, do którego zadania nam była potrzebna chyba mikstura, którą mamy. I chyba ona powinna być ta potrzebna, chyba że jakaś większa. I mieliśmy się wybrać do tej jaskini, gdzie oni tam zostali, ale to później musimy się troszkę, moim zdaniem, uzbroić lepiej. I tak. Czym by się teraz tutaj w sumie zająć? Jest na pewno dużo rzeczy do zrobienia. I w sumie zobaczmy, ile mamy ogólnie czasu. Dobra, jest już 30 minut ponad. W sumie moglibyśmy porozmawiać sobie z tym kowalem, bo być może będzie miał na sprzedaż jakiś miecz. To jest kowal, czy tamten to jest kowalem? To jest Stone. Prywatny warsztat. Czego tu szukasz? Jestem tu od niedawna i zwiedzam okolice. Jeśli już musisz, to rób to w taki sposób, żeby nie przeszkadzać innym w pracy. Naprawdę? Stone? Kim jesteś? Nazywam się Stone i pracuję tu pod okiem mojego mistrza, Thorstena. Jak widzisz, mam pełne ręce roboty, więc jeśli to wszystko, to wiesz, gdzie jest wyjście. Okej, Stone chce sobie dalej pracować, więc nie będziemy mu przeszkadzać. Jeśli chcesz, to za parę monet mogę ci pokazać, jak stać się silniejszym. Okej, chyba to będzie nasz pierwszy nauczyciel. Chcę być silniejszy. Od siły. 5 za 5 oczywiście i 15 sztuk złota. Jeszcze trochę treningu przed tobą. Jesteś na dobrej drodze. Ale zależy mi na tym właśnie, żeby zobaczyć, czy mamy jakiś handel z nimi tutaj. Tak, tak, niech zgadnę. Bastianowi znowu poluzowała się obręcz w beczce. Stary Thorsten wszystko zreperuje, rzecz jasna po odpowiedniej cenie. Kim jesteś? Nazywam się Thorsten. Jestem jedynym kowalem w tej wiosce. Kupujesz broń? Tylko jeśli muszę, jeśli stawka jest wysoka. Wolę robić narzędzia. Są prostsze i bardziej potrzebne. Co nie zmienia faktu, że mam na stanie kilka ostrzy i toporów. Może coś cię zainteresuje. Jeśli jednak szukasz kogoś, kto wykuje ci porządną klingę, pogadaj z Odgarem. Ma pracownię w mieście. To prawdziwy mistrz w swoim fachu. Okej, właśnie, o to mi chodziło. Chciałem właśnie zobaczyć mniej więcej. Pokaż mi, co masz na stanie. Chciałem właśnie zobaczyć mniej więcej, ile te broni kosztują i tak dalej. Ale on tu tego ma. Jakieś schematy. Kurde, nie mogę się połapać. Czekajcie, mniej więcej, tak? Na przykład najlepszy miecz, który on ma. Sieczna 60, ale jest potrzebna zręczność. Tutaj też na zręczność. Tutaj na przykład... siła, ale to już jest dwuręczna. Czy wychodzi na to, że każda broń jednoręczna będzie potrzebowała tylko zręczności? Nie, tutaj też jest siła. Krótki miecz wymagana siła 30. O, i w to na przykład moglibyśmy sobie już przycelować. Jakiś krótki miecz albo kiepski tasek. 100 i 200, 125 i 200. Niby nas nie stać, ale no... jakieś rzeczy, jakbyśmy drobne posprzedawali, to moglibyśmy nimi coś tam jednak kupić, ale trzeba też się poduczyć siły do tego. Sam pracujesz w tej kuźni? Od paru lat pomaga mi Stone, mój czeladnik. Chłopak jest bystry i szybko się uczy, ale przed nim jeszcze sporo pracy. Ja jestem tu po to, żeby wyszedł na ludzi, tak jak jego ojciec. Tak z ciekawości, skąd pozyskujesz materiały do pracy? Wypalasz je w piecu, czy skądś sprowadzasz? To zależy, o jakich materiałach mówisz. Węgiel skupuję od Helmuda na wschodzie wyspy. Powstałą z niego surówkę wypalam w piecu albo jednorazowo w dymarkach. Widzę, że masz jakieś pojęcie o robieniu w kuźni. Kiedyś pomagałem ojcu przy pracy, ale to stare dzieje. Wiele zdążyłem już zapomnieć. Kowalstwo to sztuka, której się nie zapomina. Podobnie jak cięcie drewna czy oprawianie zwierzyny. Masz wokół ten sam błysk, który kiedyś widziałem u mojego ucznia. Gdybyś chciał, mógłbym spróbować coś z ciebie wykrzesać. Możesz mnie czegoś nauczyć?
Tak, ale jeśli mam poświęcać czas takiemu żółtodziobowi, to muszę coś na tym zyskać. Zapłać, a nauczę cię podstaw kowalstwa. Fajnie. Kowalstwo zielony, koszt 5 punktów nauki, 150 sztuk złota. Sporo sztuk złota, ale... Może jednak nie w sumie. Co słychać? Coraz więcej osób trafia na wyspę. Jeśli jest to zwiastun nadciągającej wojny, to chyba najwyższy czas pakować manatki. Dobra. Czas wszystkiego na... się dowiedzieliśmy mniej więcej. I zrozumiałem też w sumie z tego, że być może będzie opcja taka, żeby zostać jakby czeladnikiem u kogokolwiek też. Na przykład tutaj u kowala jako kowal. Nie wiem, może coś tak będzie też jak w Gothiku 2 właśnie, że będzie można zostać czeladnikiem. Widzę, że tutaj się wszyscy pochowali, a my w sumie mamy mało czasu, więc myślę, że i tak to będziemy powoli sobie kończyć. Zrobiliśmy głównie właśnie w tym odcinku zadanie z lekiem dla Jorna, dla naszego brata i chyba w sumie nic więcej. A nie, jeszcze przecież pomogliśmy też Riordanowi z tym. I teraz i tak dalej będziemy chyba rozmawiać sobie z innymi ludźmi, tylko i tak jest noc, więc powinniśmy się przespać. Żeby właśnie sobie z nimi później porozmawiać. Tutaj w karczmie też jest naprawdę sporo osób, tak więc zanim my sobie tutaj wszystko to ogarniemy, to trochę czasu nam minie. Więc w tej wiosce pewnie sporo czasu myślę, że zostaniemy. Chyba, że będzie jakiś moment, gdzie będzie trzeba wyjść na przykład z Jornem, jak już będzie... Jak już wyzdrowiał. Nie, on w sumie jeszcze leży. Tak, ale żadnej też opcji nie ma, czyli pewnie będziemy musieli coś tutaj robić dalej i dopiero później on tam nam się ogarnie. Czyli jak na razie pewnie myślę, że możemy to skończyć. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, do kolejnego, cześć.